blond włosy, długie włosy i kręcone. Lubię uczyć dzieci. Fajna, miła. I ma dużo cierpliwości. Bo jest radosna. I wymyśla fajne rzeczy. Pomaga nam zadania. Ciężko pracuje. Kim ona jest? Bardzo fajną nauczycielką. I ostatnie moje słowo z ludzi napisane na 150 różnych innych kolorowych. Od dzieciństwa, jak wychodziłam do parku, a kiedyś można było do parku, bo przed moim domem był taki piękny park. Prosiłam każdą panią, która miała, słuchaj, wózek z dzieckiem, czy ja mogę powozić dookoła, słuchaj, parę tylko takich kółek było, ale zawsze uwielbiałam to po prostu robić z tymi dziećmi i mówić. I wydaje mi się, że to zostało we mnie, ale zostało we mnie coś takiego, że chciałam pomagać tym dzieciom, żeby one po prostu zrozumiały, że wszystko mogą. To złe, tylko to dobre, że mogą powiedzieć swoje zdanie, że mogą się pożalić, że mogą płakać, że mogą się wykrzyczeć, że mogą się bawić, że mogą potupać, mogą być, mogą pokazywać każdą emocję, słuchaj, że one czują, tak jak my dorośli, którzy im wszystkiego zabraniamy. A ładnie, ładnie, spokojnie, brawo Oli, ale się dopasowałeś, o proszę, jak on tutaj, super, uśmiech na pójście, świecieczko, dziękuję. Daje mi dużo wolności, dużo takiej przestrzeni, w ogóle nie nudzę się, bo jestem człowiekiem, który wszystko zmienia. W domu tak samo przestawiam, robię i tak dalej, więc dzieci są właśnie takim obrazem, można powiedzieć, że cały czas jest inaczej. Ja nigdy nie wiem, co, jak przyjdę do klasy, co mnie czeka, nawet jak się przygotuję, nigdy nie wiem po prostu, jak to po prostu, w którą stronę pójdzie i to mi się bardzo podoba. Nie? I to jest jeszcze to, co uwielbiam w tej pracy, bo bardzo szybko widać zmiany, a ja muszę szybko widzieć. Znaczy to nie jest aż może nieraz tak, że z dnia na dzień, ale po prostu widać to, po prostu widać, jak dziecko się zmienia, jak się stara, jak chce. To nieraz może być rok. Może być więcej, ale to jest piękne. W zdrowym ciele? Zdrowy duch! W zdrowym ciele! Zdrowy duch! W zdrowym ciele! Zdrowy duch! Brawo, super! Ja zawsze tłumaczę rodzicom, że nauczyciel ma rolę wspomagającą. To wszystko. W nauce, w wychowaniu, w opiece, we wszystkim po prostu, w swojej postawie. Czyli tak jakby musi pokazać no, taki wzór, nie musi pokazać w głowie, ale nauczyciel jest również aktorem. I on po prostu no, musi też trochę pograć, musi się zmniejszyć i musi być na tip-top, no, taki poukładany zewnętrznie w ogóle i tak dalej. Bo dzieci są niesamowitymi obserwatorami. I ja dopiero to zrozumiałam, jak miałam pierwsze lekcje po studiach od razu. Bo dziecko oddziałuje wszystko. One po prostu patrzą się tak ogólnie, wszystkim po prostu, całym sobą. One się przytulą, płaczą. Zeniu, zobaczcie, układajcie tam z tej strony dzieci dziecko. Bo zawsze uważałam, że szkoła powinna być dla dzieci. Niby się starają, niby myślą o tym bardzo wiele, ale uważam, że to jednak nie jest to. Szkoła powinna być dla dzieci, dla nauczyciela. Nauczyciel, jako taka przewodnia osoba, powinien dużo mówić, czego oczekuje, czego by chciał. I szkoła, jako zarząd, powinien, zarząd, dyrekcja i tak dalej, powinna naprawdę bardzo dokładnie słuchać takiej osoby i takich osób i wyciągać tego wnioski. Nie lubię sterylnych szkół. Ja jestem osobą, lubię poukładanie, lubię wszystko, ale nie lubię sterylnych szkół. Po prostu u mnie szkoła musi być kolorowa, musi się dużo dziać, zmieniać. Dzieci mają mieć w tym też swój udział. Lubię kolory, lubię obrazy, lubię ładne rzeczy, ale generalnie uwielbiam, jak tworzą te dzieci. Ale ja bym teraz chciała, żeby każdy z Was za chwilkę wziął swoje piórniki, tam macie kreski, ja Wam dam kartkę i każdy z Was narysuje na tej kartce to, co mu się kojarzy z zdrowym człowiekiem. Co taki człowiek musi robić? I jak pisze do mnie tak wiele osób i tak ciepło, no to myślę, że to była jakaś misja właśnie. Na przykład jak piszą do mnie, że pamiętają na przykład mój uśmiech,
się cały czas uśmiechałam i to Boga nie śmiało, że pamiętałam, jak się ubierałam, jak pachniałam nawet, to było coś niesamowitego, niesamowite. I jak się ze mną rozmawiało i tak dalej, to było miłe. Nie, to można sobie zamykać słoików, pachnie przepięknie. A tutaj można również takie owoce, żeby przez całą zimę można było je jeść, po prostu suszyć. Tutaj jest co? Świeżo suszone. A to może być jeszcze suszone? Jabłko. A motywacją do tego jest, no nie wiem, tak sobie nieraz myślałam o sobie, że ja mam coś takiego, że jak coś mnie, w coś się zaangażuje, czegoś chcę, ja w to wierzę, to ja po prostu potrafię sobie, jak to się mówi, filmowo wyświetlić w głowie i później sobie to spokojnie realizować. Nie zawsze się to wyjdzie, prawda? Nie ma tam stopklatki, żeby można było powtórzyć, no takie jest życie. No, takie dobre zdanie. Jak ktoś przyjdzie i jeżeli cokolwiek zrobię, ja nie muszę dostawać materialnych rzeczy, bo tego nigdy nie chcę, ale wystarczy takie dziękuję, fajnie było, dobrze to się udało, fajnie to wyszło, no po prostu takie zauważenie.